Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Isander. Zapraszam na drugi odcinek z Heroes of the Storm. Tym razem chcę Wam przedstawić postać Tyraela. Jest to wojownik właśnie walczący w zwarciu typowo. Ostatnio graliśmy postacią też DPS z tyle, że walczącą na odległość. Tak teraz sobie zagramy walczącą w zwarciu. Jako tryb, tutaj mamy takie do wyboru: rywalizacja, współpraca, trening. Wybierzemy sobie rywalizację, bo tutaj widzę, że po prostu dużo szybciej to wszystko idzie. I coś takiego miałem Wam pokazać. Miałem Wam pokazać, jakie są dostępne tutaj monty. Monty są takie: bestia bojowa w różnych kolorach, jak widzicie. Kolejny to jest cyberwilk. Tak samo różne kolory, tylko to już jest płatne, 89 euro, dosyć sporo. Opancerzony rumak bojowy. Tak wygląda. To jest zwykły konik, jest dostępny. Świnka. Tęczowy jednorożec. Oraz wilkor. My sobie wybierzemy może tą bestyjkę. Tyraela też macie tutaj różne takie skórki dostępne. Na przykład o Mistrz Tyrael, Serafin Tyrael i Demon Tyrael. Oczywiście musimy wziąć tego pierwszego, bo więcej nie mamy. No i to by było na tyle. Rozpocznijmy grę. Sąd ostateczny jest blisko. Tak właśnie to wygląda. Bardzo fajnie tutaj Tyrael nam się składa. Efektownie to bardzo wygląda. Ciekawe, jak długo będziemy musieli tym razem czekać. Jeżeli będzie to zbyt długo, to po prostu to wytnę. Ok, udało nam się dołączyć do gry. Jak widzicie, nie było tak źle. Z czasem. Czekałem 10 sekund może. Oczywiście to wytnę, nie będziecie musieli tego oglądać. I tak, smocze włości. Musimy zająć kapliczki. Jak zajmiemy kapliczki, wtedy na środku mapy pojawia się posąg. Na posąg musimy kliknąć i wtedy przechodzimy w postać właśnie takiego smoka. Ogólnie to wygląda tak, że ten smok jest naprawdę bardzo potężny i robi wiele, wiele zamieszania na mapie. I głównie właśnie walki opierają się na tym, że walczymy, 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 kapliczki co jakiś czas się aktywują, zajmujemy kapliczki i ktoś szybko leci i uwalnia smoczego rycerza. Tak mniej więcej to wygląda, już grałem na tej mapie, dlatego wiem mniej więcej o co chodzi. Oczywiście lamię dalej, tak jak lamiłem, więc przepraszam z góry wszelkich znawców i tak dalej. Ale tak gram jak gram. Oczywiście tutaj jak widzicie gramy z żywymi ludźmi. Bardzo ich pozdrawiam tutaj wszystkich i przepraszam z góry za to, jak mi będzie szło. Tak jak mówię, jestem naprawdę początkującym graczem, jeżeli chodzi o MOBA. Kapliczki mamy rozmieszczone tu oraz tu. A tu na środku mamy tego smoczego rycerza, którego możemy aktywować. Tu oczywiście mamy też takie obozy. One teraz jeszcze tutaj nie są dostępne. Widzę, że mamy jakąś przycinkę. Nie wiem, czym to jest spowodowane. No wiadomo, jest to wersja alfa, więc to wszystko jeszcze nie jest dopracowane. Ja gram na ustawieniach najwyższych możliwych. Łop, zaraz nas zetną, tego byśmy nie chcieli. Odnowimy troszeczkę sobie życia. Tak, kapliczki za niedługo będą otwarte. Oni niestety mają healera. Nam takiej postaci brakuje tutaj. Wow, 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 schowajmy się lepiej. Nasza postać awansowała, ale mamy tak naprawdę tak mało żyć, że myślę, że to nie ma sensu. No właśnie, kapliczki są aktywowane i teraz jeżeli musimy wejść, aktywować takie pole w tych właśnie kapliczkach. Po czym bardzo szybko ktoś musi się udać, jeżeli, jak te kapliczki są jeszcze aktywne, na środek.
pola, to ty przejmuje kontrolę właśnie nad tym smoczym rycerzem, tak jak to właśnie zrobili nasi przeciwnicy. Pewnie pójdzie tutaj na środek tym smoczym rycerzem, znając życie. No chodź tutaj podejść kawałek. Musimy go ubić jak najszybciej. On ma właśnie takie moce, że potrafi się rozpędzić i nas zaatakować bardzo mocno. Ogółem musimy się starać go dosyć szybko ubić, ponieważ robi bardzo duże zamieszanie na polu bitwy. Już nam zniszczył niestety dwie wieże. No i niestety właśnie widzę, że nasi tutaj sprzymierzeńcy troszeczkę zaspali. Nawet tutaj nikt nie podszedł, sam tutaj byłem, jak widzieliście. No niestety, wiecie jak to jest. W tego typu grach liczy się niestety współpraca, czy niestety. Współpraca to bardzo fajna sprawa, jeżeli gra się z zgranym teamem. Może zdołamy go ubić. Albo i nie zdołamy, teraz to już nas mógł tutaj bardzo łatwo ubić, więc stąd uciekajmy. Chyba nie zdążymy już niestety. No dokładnie. Zostaliśmy ubici po raz pierwszy, tak właśnie wygląda tutaj odrodzenie. Jesteśmy tak jakby w Nexusie, tak jak widzicie, tylko obrąbania są. No i tak jak to chyba właśnie w LoLu wygląda, czekamy pewien okres czasu na odrodzenie. Po czym lecimy dalej. No i właśnie, oni mają healera, my w sumie też, ale coś ten nasz healer za dobry to nie jest. Leczy sam siebie, niestety. A nie nas. Wow, wow, wow. Bardzo blisko było. Musimy się trochę wycofać. No i dokładnie. Chodźmy tutaj, może się uda tym razem nam tutaj zdobyć to. Kapliczki zostały aktywowane. Dwie. Teraz bardzo szybko musimy tutaj dojść. No niestety. Niedużo nam brakowało. No tak, i oczywiście nasz wróg przejął tutaj możliwość aktywowania kapliczek. Niestety, ale wydaje mi się, że ta partia jest skazana już na przegraną. Przepraszam, że nic nie mówiłem, ale skupiłem się po prostu zbytnio na walce. Cały czas trwa walka o kapliczki. Naprawdę niedużo nam brakuje. No ale niestety, jak jesteśmy atakowani, to nic z tego nie wyjdzie.
No i niestety znowu zostaliśmy ubici. A już naprawdę niedużo brakowało, żeby aktywować tę bestię. Smoczego rycerza. No i niestety przegraliśmy to. Znowu nasz przeciwnik ma, drużyna przeciwna ma smoczego rycerza, jak widzicie. No niestety. On nie jest taki łatwy do ubicia. Prawda, jest dosyć ciężki. Musimy go ubić jak najszybciej. Bo naprawdę robi wielkie spustoszenie wśród naszych budowli, jak widzicie. Już mu niedużo brakuje. I dokładnie. Udało się na szczęście go ubić. A no niestety, Brook zniszczył fort. I zdążyli nas ubić. Oj, kiepsko mi idzie naprawdę tym razem. Ostatnio jak grałem, troszeczkę lepiej to szło. No ale cóż, pokażę wam przynajmniej, jak się wygrywa i jak się przegrywa. Tutaj odblokowaliśmy, jak widzicie, zdolność bohaterską. Tak jak widzicie, Teral szarżuje na wroga i zdaje mu 25 punktów obrażeń. Dosyć fajne to jest. Szału nie robi, ale dosyć fajne. No pokażę wam od razu, jak to wygląda. Mniej więcej tak. Pięknie udało nam się go ubić. Przepędziliśmy tutaj stąd trochę, no ale... Co tu dużo mówić, przegrywamy jak na razie to starcie. Jak widzicie zresztą. Kapliczki zostaną odblokowane za 29 sekund. Myślę, że to jest dobry czas, żeby tam się udać. A, tu jeszcze przy okazji możemy sobie, tak jak mówiłem wam, wypuścić trochę stworów do pomocy. To nie jest dobry pomysł atakować ich samotnie, bo trochę to jednak trwa. No ale jak widzicie, nie mamy na razie innych możliwości. Ubijemy ich tutaj, wypuścimy go i przeniesiemy się stąd. Troszeczkę się podleczymy. Dokładnie, odblokujemy ich tutaj od razu. Świetnie. I pójdziemy się uzdrowić. Bo niestety, ale mamy bardzo, bardzo mało życia. 10 minut, jak widzicie, trwa ta potyczka jak na razie. Przecież tak właśnie trwają, po 20 parę minut mniej więcej to wygląda. Bardzo ładnie tam się przebijamy. Pójdźmy tutaj, postarajmy się to aktywować. Ktoś tu w ogóle tego pilnuje? Jacyś wrogowie? Nikogo tu nie widzę, ale... Chociażby przez tak, widzicie, tak się właśnie aktywuje kapliczki. Dokładnie. W ten sposób. O, już widzimy tutaj wroga, który idzie aktywować kapliczkę. Ale my go zaatakujemy. Trochę mu w tym przeszkodzimy. Pięknie, teraz może nam się uda jednak aktywować tutaj tego stwora. Już tam widzę, że ktoś idzie od nas.
Może chociaż raz nam się to uda. No niestety. Ale się nie udało. Bardzo niedużo nam tutaj brakuje, żeby to aktywować. Ale niestety ciągle zbyt dużo. Walki tutaj widzę są toczone. Z jednej i z drugiej strony. Wow, 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 wow. Uda się czy nie uda tam przejąć? Poczekamy tutaj chwilkę, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. No niestety. Ale widzę, że wróg tam się zaczaił. Nie pozwolimy i na to. Może się uda. Albo i się nie uda, niestety. No niestety, zawaliliśmy całkowicie sprawę. Ale nie, widzę, że tutaj się udało zdobyć po drugiej stronie naszym współtowarzyszom. Święta Ziemia. Bierzemy sobie talent. Jak mówiłem, lamię na potęgę w tą grę. Ale wszystkiego się nauczę, myślę. Myślę, że to kwestia czasu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Oni tam starają się przerwać. Tu widzę, że mamy jednego z nich. Ale co ja tu mogę więcej zrobić? No niestety, ale naszym wrogom udało się to przejąć. Musimy stąd się niestety wycofać. I wypadałoby ich tam wspomóc troszkę. Takie ataki właśnie samotne to za dużo niestety nam nie pomagają, ale cóż zrobić, jeżeli no, sami praktycznie gramy, tak? No, tak jak tu widzimy, ten już kompletnie chyba się poddał. Chociaż tyle nam się udało, ale jak widzicie, kiepsko, bardzo kiepsko to już wygląda. Naprawdę dużo szczęścia byśmy potrzebowali, żeby coś teraz z tego się udało. No i oczywiście nikt tu nie podszedł, tylko wróg. Wypuścimy ich sobie tutaj. Bardzo dobrze. Niech ta grupka tutaj uderzy.
Razem z nimi może. Dosyć dużo ich tu się uzbierało. Mamy szansę tutaj się troszeczkę chociaż przedrzeć. Wzmocnimy ich jeszcze. Dobrze. Tu jednej wieży już nie mam, została tylko jedna. Więc jest spora szansa na przebicie się. Dokładnie. Ups. Za dużo ich tu jest. Zdecydowanie ich tu jest za dużo. Mamy bardzo małe szanse na przeżycie tego. Pięknie nas dorwali. No niestety. Tak jak właśnie w LoLu, tak i tutaj odrodzenie trwa coraz dłużej i mamy wyższy poziom, tym dłużej po prostu trwa, zanim się odrodzimy po śmierci. Później fajny talent material, że raz na 120 sekund mamy chyba szansę, czy coś takiego. Czy od razu to jest robione? Że możemy się odrodzić natychmiast. Po śmierci. A przy 20 talencie. Przy 20 poziomie, przepraszam. No niestety, znowu nasi przeciwnicy mają smoczego rycerza. No cóż, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Tym razem przegramy. I to chyba właśnie teraz już. Bo nic tutaj już więcej nie jesteśmy raczej w stanie zrobić. Niech sobie tam wycofa się. To trwa około chyba 40 sekund. Więc bardzo dobrze się wycofuje. Mamy już prawie 20 poziom. Dostaniemy ostatni właśnie talent. Ups. Oj. I Lidem widzę, jak się odpali, to naprawdę. Ojej, nie to wybrałem ten talent raczej chyba, co chciałem, bo to było odrodzenie w burze, wybrałem furię burzy. Ale tak to jest, jak się na szybko coś chce tutaj osiągnąć. O, może jeszcze uda mi się kogoś tu ubić. Wróg został zabity, dokładnie. Ale i tak z tego, co widzę, to już jest po nas. No niestety, nie ten talent wybrałem, co potrzeba. No, to był do odrodzenia. No cóż bywa. Tak jak mówię, lamię na potęgę. Ale... pogram sobie troszeczkę poza nagrywaniem filmików i myślę, że powinno pójść mi później o wiele, wiele lepiej. Nie wiem jeszcze jaką postacią tu sobie wybiorę. Zbieram sobie w ogóle chyba na szamanika. Bardzo jakoś lubię tą klasę po Warcraftcie, tak mi zresztą zostało. I jego tutaj chyba sobie teraz na niego będę sobie zbierał. No niestety przegrana jak widzicie. Jeżeli chodzi o tą potyczkę. No cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie tej porażki. No ale cóż, raz, tak jak mówię, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Dziękuję wam jeszcze raz, zapraszam do oglądania innych filmików. No i to wszystko. Cześć!